I see the crystal raindrops fall and the moon of the dawn when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I give you some time. I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it in each other. Just the two of us. Castle in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Waste the water. Myślicie, że się denerwuje, tak jak patrzycie na niego? Good things might come to those who wait. Come to those who wait. Zaufamy mu. Do it. For all we know. Just the two of us. Let's get it together, baby. Ale Edi, wiesz co on zrobił? Siadł mu głos w jednym rejestrze i on z tego zrobił sztukę, no. Masz chore gardło? Inny by się wycofał. Mam bakteryjne zapalenie krtani. O, to dlatego! Szafie. I tak zaśpiewać? Ale tak cały czas odwrócić się, nie odwrócić. Co mu się dzieje? Dlaczego on tak śpiewa? Kto się nie odwrócił, się nie odzywa. Okej, diva. Mów. Jak masz na imię? Alan. O, cóż w ogóle! Sens między Markiem a Edytą? Chyba nie. Czy wszyscy to widzą? Ja się wycofuję. No wiem. Czekaj. Dobrze, okej. Okay. Serio masz na imię Alan? Tak. Tylko przez jedno L. Przez jedno L. Piosenek jest przez dwa L. To robimy ci drugie. Okej. Okay. Jestem niesamowicie teraz szczęśliwy. Naprawdę nikt chyba nie może domyślić się, co czuję teraz w swoim sercu. Ale słodki to on jest, nie? Słodki. Mam dźwięk. Możesz to pokazać jakimś niezgrabnym ruchem. Śpiewasz bardzo dobrze. Wiem, że masz dyskomfort, bo masz zapalenie gardła i tam są bakterie. Mnie bakterie też lubią i ja mam na nie sposoby. Nie tylko dziennikarze, bakterie też. Teraz... Mówisz o wyrazach bliskoznacznych tutaj? Alan, słuchaj, jak śpiewałeś, ja miałem wrażenie, że śpiewa duet i jedna osoba jest chora na zapalenie krtani. Ale Marek krzyczał, duet, to jest duet! I sobie myślę tak. Ja cię chrzanię, nie tylko ja śpiewam zapalenie krtani. Nagrałem dwie płyty z zapaleniem krtani, wiesz? Ja zaśpiewam Eurowizję z zapaleniem tchawicy i gardła. I drugie miejsce, proszę bardzo. Ale jak on wzię? Edi, a ja byłam zdrowa i zajmę 16, ale... Słyszeliście? Może w tym jest właśnie pomysł. No więc tak, chyba nadeszła pora na to, bym wybrał swojego trenera. Owszem, to jest ten właśnie moment. Więc no, wybieram... Oh,